panie, zanim rozpocznę rozmowę z doktorem, bardzo chciałabym puścić w obieg implanty piersi, bo z reguły obserwujemy już ten efekt końcowy, czyli bardzo ładnie wyglądające piersi, ale jak tak naprawdę ten implant wygląda, jaki jest w dotyku, zapraszam do oglądania, macania, ściskania. To nic strasznego. Tam na końcu kosz zostanie, można spokojnie złożyć implanty później po obejrzeniu. One są różnych rozmiarów, różnych projekcji, także dla każdego coś. Już nikt nas nie słucha. Teraz po rozmowie. Więc teraz tak, panie doktorze, przede wszystkim wiedziałam, że implanty będą tutaj rządziły, wzbudzą emocje. Może drogie panie, 3 minuty, a ja coś powiem, dobrze. Takiego nudnego. Witam panie serdecznie, Michał Piotrowiak, Medi Klinika Szczecin. Ja nie chciałem przeszkadzać w oglądaniu implantów. Chciałem tylko bardzo podkreślić to, co usłyszałem od pani, która mówiła przede mną. Kwestie profilaktyki, kwestie dbania o swoje zdrowie, kwestie zauważania pierwszych objawów chorobowych i niespychania leczenia na dalszy plan. Ale one nie są winne, implanty tak działają. W dniu dzisiejszym operowałem pacjentkę z powodu raka skóry. Diagnozę postawił dermatolog w maju tego roku. Stwierdziła, że nie ma czasu. Mamy drugą połowę października. Przyszła na konsultację. Ja ją natychmiast wziąłem na stół operacyjny. Bardzo proszę, żeby nikt nie bagatelizował jakichkolwiek objawów u siebie. Bardzo mnie cieszy też przekazana wiedza na temat zdrowych produktów. Pamiętajcie panie tylko o tym, że na przykład ta truskawka omówiona tutaj, zakładamy, że naprawdę zdrowa, bez nawozów, rosła daleko od szosy. To jest truskawka, która wspomoże walkę z komórkami nowotworowymi naszego organizmu, bo tak jak wszyscy tutaj siedzimy, w tej jednej chwili u każdego z nas są złośliwe komórki nowotworowe. I mamy od tego swój układ odpornościowy, żeby je pozabijał. I wspomagamy właśnie takimi produktami, które się znajdują w zdrowej diecie. Jeżeli ktoś wyczuje u siebie guzka, niech absolutnie nie polega tylko i wyłącznie na przykład na tej truskawce. W tym momencie już musimy oprzeć się na medycynie. Jakiś czas temu za sprawą aktorki Angeliny Jolie stała się głośna dyskusyjna sprawa tak zwanej profilaktycznej mastektomii. Czy jest to zasadne, czy rzeczywiście jest to jakiś rodzaj profilaktyki? Tak, jak najbardziej. I tutaj zasługa pani Angeliny Jolie, że zostało to tak bardzo nagłośnione. Warunkiem wykonania takiego zabiegu profilaktycznej amputacji piersi z ewentualnie jednoetapową rekonstrukcją jest kwalifikacja genetyczna. Nie można sobie przyjść na życzenie, boję się mieć raka, proszę mi obciąć piersi. Równie dobrze można przyjść i powiedzieć, boję się nowotworu jakiejś kości w ręce, proszę mi rękę obciąć. Zgodnie z prawem nie wolno usuwać zdrowego narządu. Pierś również jest narządem. Jeżeli mamy mutację genetyczną potwierdzoną w badaniach, genetyk na podstawie tych wyników obliczy nam prawdopodobieństwo zachorowania na dany nowotwór. Jeżeli sprawa dotyczy nowotworu piersi i ryzyko będzie znaczne, na przykład na poziomie 90%, absolutnie nie ma na co czekać. Należy wykonać zabieg, który wyprzedzi chorobę, czyli profilaktyczną amputację piersi. Na życzenie oczywiście może być to wykonane z jednoczesną rekonstrukcją. Jeżeli już jest nowotwór w trakcie, wówczas onkolog powinien decydować, czy stopień zaawansowania tej choroby i planowane dalsze leczenie pozwala na przeprowadzenie jednoetapowo rekonstrukcji. A jeżeli możemy powiedzieć coś więcej, jak wygląda ta rekonstrukcja, bo ona nie zawsze musi być z implantem, prawda? Czasami możemy z własnych tkanek tą pierś wykształcić. Co jest lepsze, na co, jeżeli już nam się zdarzyło to nieszczęście, co możemy zrobić, jaka opcja dla nas jest lepsza i dlaczego? Zabiegi amputacji z jednoczesną rekonstrukcją właściwie prawie zawsze dotyczą wszczepienia implantu bądź ekspandera i później wymiany na implant. Zabiegi z wykorzystaniem tkanek własnych częściej dotyczą osób już po przebytej amputacji
I na przykład płatem skórno-tłuszczowym z powłok brzusznych odtwarzamy taką pierś. Mitem jest, że można na przykład odessać powiedzmy litr tłuszczu z brzucha i go przerzucić do piersi. Jeżeli tak dużą ilość przeszczepimy tkanki tłuszczowej od razu, niestety większość jej się wchłonie, nie będzie po prostu to skuteczną rekonstrukcją. Mówiliśmy w przerwie tutaj, rozmawiałam z doktorem o tym, że nic w przyrodzie nie ginie. Jak wyglądają te statystyki w przypadku nowotworów piersi? Szczególnie jak wyglądają statystyki u pań, które mają implanty piersi, bo to chyba takie najbardziej jest interesujące, najbardziej było poruszane w mediach, że te mityczne implanty przecież wywołują raka. Czy to jest prawda? Nie udowodniono na dzień dzisiejszy, żeby obecność implantu mogła wywołać raka piersi. Natomiast dwa lata temu w Australii pojawiło się doniesienie naukowe, które wiąże obecność wszczepu do tkanek miękkich, uwaga, nie powiedziałem tylko implantu piersi, powiedziałem wszczepu, wiąże z powstaniem chłoniaka, czyli nowotworu złośliwego układu chłonnego. Dotyczy to oczywiście również implantów piersi, czy to ze względów estetycznych, czy ze względów rekonstrukcyjnych, ale tego chłoniaka znaleziono również przy rozrusznikach serca u pacjentów kardiologicznych, także po prostu chodzi o wszczepione ciało obce. W Polsce w tej chwili jest potwierdzony jeden przypadek, na całym świecie statystyka sprzed wakacji ze zjazdu w Düsseldorfie mówi o w tej chwili 615 przypadkach na całym świecie. Na pewno nie mamy raportowania z Chin, nie mamy raportowania z Rosji, z całej Ameryki Południowej. Choroba jest znana od 2 lat, więc prawdopodobnie będzie też wzrost wykrywalności. Każda pacjentka jeszcze zanim ta choroba w ogóle była znana, bo choroba znana zaledwie od 2 lat, każda pacjentka była informowana przez plastyków, że należy raz do roku najrzadziej wykonać USG piersi. I tutaj jest zasługa tych pacjentek, które sumiennie chodziły na USG piersi. Wykrywalność, w związku z tym też i wyleczalność wszelkich zmian nowotworowych w piersiach jest lepsza u pacjentek z implantami. Nie dlatego, że implanty zabezpieczają, tylko dlatego, że one częściej chodzą na badania profilaktyczne. Na koniec odbiegniemy troszeczkę od tematyki nowotworowej. Oglądały Panie implanty piersi i zapewne padłoby pytanie, skąd te różnice? Jeden większy, drugi mniejszy. Dlaczego? Jak to wygląda? Dobierając implanty piersi, czy to ze względów rekonstrukcyjnych, czy estetycznych, musimy się opierać na kilku wyznacznikach takich. Jednym z nich są oczekiwania pacjentki. Innym są warunki anatomiczne pacjentki. Jeżeli pacjentka budowy praktycznie męskiej boi się implantu dość dużego do jej sylwetki, to taki mały implant w ogóle nie zrobił u niej efektu i tak naprawdę trzeba porozmawiać o proporcjach ciała i pokazać na zestawie przymiarów, co tak naprawdę zrobi wrażenie i odwrotnie. Bardzo drobna dziewczyna posiadająca masywniejszą koleżankę z implantami. Ta koleżanka jest przeszczęśliwa z implantem 400, ale u tej pacjentki taki sam efekt zrobi implant 300. Tam też było widać w tych implantach, które panią przywiozłem, że mają różne kształty. Czyli implanty mogą być bardziej okrągłe, powiedzmy takie jak u pani Dody u szczytu kariery, albo mogą być bardziej naturalne, wręcz podpadające, że te piersi są coś troszeczkę jakby za duże jak na naturę, ale absolutnie nie odstają kształtem od piersi naturalnej. Dostaję tajemne znaki, że czas skończyć rozmowę. Także, drogie panie, zapraszam do rozmowy jeszcze poza sceną z panem doktorem i oczywiście na konsultacje indywidualne w Mediklinice. Także warto z doktorem porozmawiać, skorzystać z konsultacji. Zapraszamy serdecznie.